Cześć, witam, MKTV z tej strony. Proszę zwrócić, szanowni widzowie, pan Radosław Patlewicz, ten oszust i kłamca i manipulator, straszy mnie procesem, straszy mnie sądem. Chyba sam się boi tego, że ludzie zaczynają mówić o nim prawdę. Jest to niesamowity i obrzydliwy kłamca, nieudaczny manipulator. Jego manipulacje udowodnił nieraz pan Aleksander Berdowicz, pan Olszański oraz wielu innych. Jest to człowiek chory psychicznie według mnie, który to podaje się za antysystemowca i człowieka, który jest patriotą, natomiast straszy systemowym sądem. Czy tak zachowuje się patriota? Czy tak zachowuje się ktoś, kto podaje się za katolika i patriotę? Wydaje mi się, że nie. No, ale jak tutaj widzicie, pan Radosław Patlewicz jednak napiera, chce poznać moje dane i chce mnie wziąć do sądu. Także tutaj wyzywa mnie od mikrocefali. A z tego, co mi się wydaje, mikrocefal to jest wirus Zika. Panie Patlewicz, ja nie jestem chory na wirus Zika. Zapewne mam większą głowę od pana. Także, no, tak to wygląda, szanowni państwo. Kłamca i oszust Radosław Patlewicz straszy procesem, straszy sądem, ponieważ wychodzą jego kłamstwa i manipulacje na światło dzienne. Jest to niebywałe, że ktoś taki w ogóle ma prawo tutaj w internecie rozsyłać swoje brudy, oczerniać takich ludzi jak Piotr Rybak, który to w wieku 19 lat wstąpił do związku i dostał brązowy medal za pracę w kopalni. To Radosław Patlewicz zrobił z tego człowieka największego komunistę i zdrajcę Polski. To samo zbełtał z brudami wszystkimi pana Bieszka, który to był naszym człowiekiem, który to miał pracować dla Polski przeciwko Niemcom i Holendrom. To Patlewicz zrobił z niego agenta i człowieka niegodnego bycia Polakiem. Także tak wygląda zachowanie człowieka, który mieni się patriotą, katolikiem, pan Radosław Patlewicz. Zapamiętajcie sobie tą kreaturę obślizgłą. Ten człowiek jest niebezpieczny, jest chory z nienawiści i nienawidzi wszystkiego, co polskie. Nienawidzi polskich patriotów. Udowodnił to nieraz. Także tak to wygląda, tak wygląda pan Radosław Patlewicz. Dziękuję.